Ja nie do końca rozumiem ten pomysł rządu z bezpłatnymi autostradami. Ja mówię bezpłatnymi, bo słyszałem darmowymi. Jak wiemy, nic nie ma za darmo. Czy to przekona ludzi, żeby głosowali na Prawo i Sprawiedliwość? My od dawna mieliśmy problem, że tylko niewielka część tych państwowych autostrad miała opłaty, bo to są raptem dwa odcinki, gdzie samochody osobowe te opłaty muszą uiszczać. Strata dla funduszu drogowego to są okolice 200-230 milionów złotych i rząd przewiduje jako konsekwencje wprowadzenia tego rozwiązania w ustawie, którą przysłał do parlamentu, że koszt w ciągu 10 lat to będzie około 2 miliardy 300. No można powiedzieć, że rocznie to nie są wielkie pieniądze, tylko nawet nie chodzi o pieniądze, ale o taki sygnał, który idzie, że znowu troszczymy się o drogi. Dla dróg, dla kierowców robimy wszystko zupełnie pod prąd, nie tylko temu, co się dzieje na zachodzie. Bo kiedy my mówimy, czy nie można zachęcać mocniej ludzi do korzystania z transportu publicznego, jak to jest w Niemczech, ten już słynny bilet teraz miesięczny za 49 euro prawie na wszystkie środki transportu, czy bezpłatne przejazdy pociągami podmiejskimi, regionalnymi w Hiszpanii, to nie, nie ma pieniędzy. Tutaj nagle są pieniądze na dwa odcinki dróg. Rząd się powołuje, no to jest takie dziwne, bo zazwyczaj Niemcy są wytykani przez nasz rząd palcami, że to jest kraj, który nam nie sprzyja. Rząd się powołuje na przykład niemiecki, że tam są bezpłatne autostrady, no ale niestety stawia po takim zdaniu kropkę, a powinien jednak rozbudować to uzasadnienie, bo w Niemczech był bardzo duży i wciąż jest problem z infrastrukturą, która się sypie. I autostrady, i linie kolejowe, pociągi, można się pocieszać, opóźniają się tak samo jak w Polsce. W 2016 roku wprowadzono program ratunkowy dla infrastruktury. Do 2030 roku prawie 300 miliardów euro Niemcy wydadzą. No i Niemcy też przecież kombinowały, jak wprowadzić opłaty, winiety na drogach, ale tak, żeby nie zapłacili de facto za te korzystanie z dróg obywatele Niemiec, tylko obywatele innych krajów. Komisja to zatrzymała. Więc można powiedzieć, finansowo to nie jest duży problem dla budżetu, natomiast sygnał, który idzie, no jest wbrew tym trendom i także temu, co rząd mówi, że kolej jest najbezpieczniejszym środkiem transportu, najbardziej ekologicznym i tak dalej. I oczywiście ma rację. No, duży znak zapytania to są oczywiście autostrady prywatne. W jaki sposób tutaj rząd chciałby, minister Buda obiecuje, przyszłe wakacje też będziemy jeździć bezpłatnie. No jeżeli by przejął wszystkie nie tylko opłaty, ale zobowiązania, bo za tymi opłatami kryje się spłata kredytów, kryje się też zysk dla tych firm. Jeżeli by to przyjął, no to proszę bardzo, myślę, że tym firmom wszystko jedno, czy wezmą takie od kierowców środki, czy od rządu. Ale tu mówimy już wtedy o kilku miliardach złotych rocznie, bo dzisiaj tym się rząd nie chwali. Odcinki, gdzie jest słaby ruch, a są to odcinki prywatne, rząd z Krajowego Funduszu Drogowego ponad 2 miliardy już w tej chwili rocznie przeznacza dla tych firm za tak zwaną dostępność, czyli pokrywa różnicę kosztów funkcjonowania tego odcinku, właśnie spłaty kredytów w stosunku do tego, co koncesjonariusz zbierze na drodze. No i zupełnie wydawało mi się, że nie usłyszę takiego pomysłu, a jednak słyszę i to od ministra konstytucyjnego, rwę sobie wtedy włosy z głowy, że jak się firmy nie zgodzą, to my ich wywłaszczymy. No to jest bardzo dobry sygnał dla inwestorów, żeby przychodzili do Polski. Jak się Polsce coś odwidzi, zerwie umowę, wywłaszczy, to jest oczywiście skandal wtedy międzynarodowy, pewnie droga sądowa czy arbitrażu międzynarodowego, kilkadziesiąt miliardów potem odszkodowań dla tych firm, więc mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. Ja bym raczej się nastawiał na scenariusz w przyszłym roku, gdyby PiS rządził trzecią kadencję, powie, my chcieliśmy, żebyście mieli bezpłatne, prywatne, ale ci krwiopijcy nam nie dali.